Minie rok. Wszyscy wiedzą, że grill bez piwka to nie grill. No dobrze, teraz należy wam się wyjaśnienie. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zakazuje spożywania napojów alkoholowych na ulicach, na placach i w parkach. Według mojej najlepszej wiedzy teren ten nie jest ani ulicą, ani placem, ani parkiem. Od kilku dni poszukuję uchwały Rady Miejskiej nadającą nazwę Parku Nowe Solanki temu terenowi i nie znajduję. Nie znalazłem również uchwały z jakimkolwiek regulaminem korzystania z tego terenu. Za to w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego ten teren figuruje nadal jako ziemia rolna. Czyli nie różni się niczym od tego pola. A że na polu wolno pić piwo i nawet wino, wie każdy kombajnista. Drugi, to już byłem pewny i wtedy sam to zrobiłem. Zastanawiacie się pewnie, co ja tutaj robię. Właśnie zamierzam spożyć napój alkoholowy, czyli piwo, na terenie tak zwanego parku solankowego, na tym nowym obszarze tutaj. Właśnie byłem dzisiaj w Radzie Miejskiej, w biurze Rady Miejskiej, gdzie prosiłem o pokazanie mi uchwały Rady Miejskiej powołującej do życia park solankowy, uzdrowiskowy, miejski, no jakikolwiek na tym terenie, oraz która nadaje mu ustawa ta, nadaje mu nazwę Park Solankowy, albo jak w tym przypadku Nowy Park Solankowy. Nie ma takiej uchwały. Były jakieś prowadzone prace w 2009 roku, ale na tym się zakończyło. Nie ma prawnie w Inowrocławiu parku uzdrowiskowego o nazwie Park Solankowy. Również nie ma uchwały określającej regulamin jakikolwiek dla tego miejsca. A ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi wyraźnie: nie wolno spożywać napojów alkoholowych na ulicach, na placach i w parkach. Ja jestem, właściwie nie wiem, gdzie jestem, gdyż nawet w geodezji ten teren ma użytek rolny. Ale na pewno nie jestem w parku.
więc wolno mi tutaj. Skosztować piwa. Pyszne. Powtarzam. Przy tym grillu można spokojnie sobie wypić piwko do kiełbaski. Jeden warunek. Nie robimy hałasu, nie jesteśmy wulgarni i sprzątamy po sobie. Nie ma żadnego przepisu, uchwały, niczego, regulaminu, który zabraniałby nam tego w tym miejscu. Dziękuję za uwagę. I jeszcze jedno. Świata nie zmienisz, ale prezydenta miasta mógłbyś.